w roli głównej. Orzeł Szarpa. W pozostałych rolach. Hiszpania, rok 1809. Napoleon Bonaparte jest panem Europy. Jego brat Józef zasiada na tronie hiszpańskim. Sir Arthur Wellesley, przyszły książę Wellington, wkroczył do Hiszpanii. Wspólnie z hiszpańskimi sojusznikami stanie do bitwy z Francuzami pod Talaverą. Były sobie trzy piękne dziewczyny z Lizbony. There were three lovely lassies from Lisbon. But Maggie's the belle. Spokojnie. Larwy zrobiły swoje. Rana jest czyściutka. Za tydzień będzie pan zdrów. Ogolę pana. Harper, co się dzieje? Wellesley dopieszcza Hiszpanów. Czuję, że będzie bitwa. Cholerna noga. Powinienem być przy nim. W łóżku nigdy nie awansuje. Cierpliwości, niech pan się nie rusza. Scenariusz. Na podstawie powieści Bernarda Cornwella. Reżyseria. Dobra książka? To Szekspir, Juliusz Cezar. Marek Antoniusz, użyczcie mi uszu. A więc ci umrą, każdy już naznaczony. Mnie też dowództwo pewnie spisało już na straty. Niektórzy nie znoszą generałów, którzy wygrywają, i uchodzą z życiem, ciesząc się splendorami. Do tego zachowują się z typową dla siebie dezynwolturą. Mam oficerów zasługujących na awans, na przykład Lawforda. A kogo mi przysyłają? Ciury dowodzone przez wyelegantowanych fircyków i niebezpiecznych bufonów. Sir Henry Simerson, właśnie. Podejrzewam, że ma mnie szpiegować. Może podrzucić coś, co popsuje nastrój ich lordowskich mości. Co? Zwycięstwo? Małe, ale znaczące. Znaczące. Most Val de la Casa. Mogłoby się udać, ale Henry Simerson nie nadaje się do tego. Nie. Ale Richard Sharp, tak. Sharp odwali brudną robotę, a zwycięstwo pójdzie na konto Simersona i jego wstrętnego siostrzeńca. Ale jeśli się nie uda, Simerson będzie musiał siedzieć cicho.
i będzie pan miał go w garści. A jeśli pójdzie naprawdę źle, być może stracimy szlachetnego oficera. Nie Sharpa? Nie, Simersona. Essex, stać. Regiment South Essex, mój. Sir Henry, szkoda, że przegapił pan paradę. Co przegapiłem? Widok tuzina nieudaczników udających, że mdleją w upale? Każę ich wychłostać. Musztra, Denny, tak jest. Tambur major? Naprzód, marsz. Co pan o nich myśli? Porządne wojsko. Sir Arthur już mnie przestrzegł. Hogan powiedział, widok z South Essex przyprawi cię o dreszcze. Wie, że mój kuzyn sprawuje wysoką funkcję w naczelnym dowództwie. Po zakończeniu misji proszę mu przekazać moje wyrazy szacunku. Warto być ze mną w dobrych stosunkach. Pogoń ich, Danny. Jak utrzymuję taką dyscyplinę? Chłoszczę ich. Nie stać pana na nią. Ten dran ją kupił, tak jak swój awans. Przedstawiam naszą perłę w koronie. Josefinę, hrabinę Lacosta. Sługa uniżony. Hrabia poległ w Vimeiro. Znosi pani tę stratę z wielką godnością. Hrabina podróżuje pod opieką mojego siostrzeńca, porucznika Christiana Gibbonsa. A to jego przyjaciel, porucznik Berry. Do twarzy panu w tym mundurze. Boże, jak ten deps się wlecze. Niechże go pan pogoni. Szybciej, Danny. Maszerowali w słońcu przez cały dzień. Niech mnie pan nie poucza, majorze Lennox. Siedemdziesiąt pięć batów dla Dobbsa. Zasłużył na chłostę. Muszę zaprotestować. Wiedziałem, że stary dziad z pana, ale nie zachowuj się pan jak stara baba. Ja również nie popieram chłostania białych ludzi. Drogi kapitanie Leroy, może i jest pan lojalistą, ale przede wszystkim Amerykaninem. Nie zna pan brytyjskiego żołnierza. Jest brutalną bestią i potrzebuje bata. Wychłostać go. Idzie pan? Może brandy i cygaro? Z bólem muszę odmówić, Sir Henry. Obowiązki wzywają. Pani hrabino? Panowie? Idziemy, Jeremiah. Głupi staruch. Zabiegaj o niego. Ponoć jest wpływowy. Może ma nawet dostęp do króla. Jeśli major Hogan tu przyjdzie, musimy mu pokazać, że jesteśmy zwarci i gotowi. Nie jestem gotowy. Wiem, ale on nie może się o tym dowiedzieć. Pat. Richard. Miło pana widzieć. Ciebie również. Jak tam kolano? Zrób kilka kroków. Wspaniale. Bardzo dobrze. Prawie zdrowy. Tak jest. Niezawodne larwy. Cóż Anglicy poczęliby bez Irlandczyków? Ja, Pat i Wellesley, irlandzcy bohaterowie, stojący pomiędzy Brytanią a Bonapartem. Dość tej laby. Wellesley pytał o ciebie. Czy ten Sharp, który mnie uratował, żyje?
Ma się dobrze, odpowiedziałem. Niechże go w szlak. Nie wie, że trwa wojna? Spodziewa się awansu, mówię. Popatrzył na mnie ponad tym swoim długim nosem i odparł. Powiedz mu, że nie zostanie kapitanem, jeśli będzie trząsł się o swoje zdrowie. To jego słowa. Pat, daj porucznikowi drinka, zdobycz na brandy. Usiądź, nie bądź taki spięty. Wspaniały pokaz. Piękny widok. Czego pan oczekuje, majorze? A kto powiedział, że czegoś oczekuje? Chcę usłyszeć twoją opinię. Co myślisz na temat regimentu South Essex? To chłostani żołnierze. Chłosta uczy tylko jednego. Czego? Jak się odwracać? Znasz, że się trochę na sztuce? Słyszałeś o Rubensie? Albo Botticellim? Co to jest? Mapa Hiszpanii. Przepraszam, do góry nogami. Niewielka różnica. Tutaj mamy rzekę Tagę. A to jest Val de la Casa. Tutaj znajduje się most, który mamy zniszczyć. A gdzie są Francuzi? Właśnie tutaj, przy moście. Ja? Nie. Nie może mi pan wydać rozkazu, bo jestem ranny. Szkoda. Mógłbyś spotkać się z Teresą. Jak to? Nie mówiłem ci, że wysłałem ją do Val de la Casa? Jeśli zniszczysz ten most, gwarantuję, że zostaniesz kapitanem. Kapitanem? Wypiję za to. Panie majorze, 95. regiment wraca do Anglii. Zostaje tylko garstka żołnierzy. Jeśli generał chce mnie wysłać w okolice pełną francuskich patroli i każe zdobyć oraz wysadzić most, muszę mieć do dyspozycji najlepszych ludzi. Mój drogi, to samo powiedział sir Arthur. Sharp będzie potrzebować świetnych żołnierzy. Nie mamy takich, mówię. Rób co chcesz, ale masz mu znaleźć najlepszych, odpowiedział. To jego słowa. On chyba nie żartuje. Najlepszych? Których? Gwardię Coldstream? Marzenie ściętej głowy. Zwiad Connaughta. Zwiad Connaughta? Raczej nie. 48. Regiment Piechoty? Marsz w nocy, walka za dnia. Boże, to oni? South Essex. Żołnierze, wracać do kwatery. Banda obiboków. Gdzie oni są? W burdelu. Tyle razy im powtarzałem, żeby się nie łajdaczyli. Jeśli tak was ciśnie, to lepiej się napijcie. Dobra rada? Cholerny biskup. Niech robią co chcą, byle nadawali się do walki. To ty, Tank? A gdzie reszta? Nikczemni już od rana piją. I tak przez cały dzień. Nie teraz, Jezebel.
Niech się umyją. Rano mają być gotowi do drogi. Daj im wycisk. Harris, dawaj. Pan z wami. Zbierajcie się, musimy wysadzić most. Nie ruszamy się stąd, sierżancie. Nie? Nigdzie. Nie damy się pozabijać dla awansów Sharpa. Poza tym nie płacą nam od 1,5 miesiąca. Wyruszamy do portu. Zabiorą nas angielskie frachtowce. Właśnie. Będę tęsknić. Rozumiem. Nie chcecie, żeby ten psubrat wydobył się z błota i żeby dorównał Simersonowi albo jego siostrzeńcowi. Pragniecie, żeby Sharp znał swoje miejsce, tak jak wy, kiedy trafiliście do strzelców. Kim byliście? Bankrutami jak Harris? Biednymi gołowąsami jak Perkins? Religijnymi fanatykami jak Tom? Kłusownikami i włamywaczami jak Hagman i Cooper? Kim byliście? Nikim. A teraz? Jesteście wyborowymi żołnierzami, noszącymi dystynkcję męstwa, wybranymi i awansowanymi. Dlaczego? Bo nie chcieliście znać swojego miejsca. Bo na froncie udowodniliście, że jesteście odważniejsi od innych, że po wstąpieniu do wojska staliście się lepszymi ludźmi. To nie grzech urodzić się na dnie. Grzechem jest na tym dnie pozostać. Masz bardzo delikatne stópki. Zdołasz dojść do mostu? Nawet na drugą stronę. Przyrzekam. Prawdziwi święci. Z Bogiem, chłopaki. Ludzie gotowi? Tak, są w świetnych nastrojach. Palą się do walki z Francuzami. Nil desperandum, oto ich dewiza. Łżesz, Harper. Godzina. Tak jest. Z drogi. Który regiment? 95. To jeden z tych obszarpańców, których jutro zabieramy. Kiedy oficer każe zejść z drogi, to schodzisz. Może teraz zapamiętasz. Niebezpiecznie poruszać się tu bez mężczyzny. Panie majorze, napadał mnie prosty żołnierz. Powinien za to odpowiedzieć głową. Ma pan szczęście, że zachował swoją. To był Sharp. Ten oficerzyna z awansu? Dam ja mu nauczkę. Wyzwę go na pojedynek. Będę twoim sekundantem. Pojedynek, tylko spokojnie. Jest pan mężny, ale Sharp to zabójca.
Załatwił trzech kawalerzystów, ratując życie Wellesleya. 3 sekundy. Jeszcze jako sierżant. Umówimy się jutro o 6 rano na polu za obozem? Czy zgodzimy się, że popełnił pan błąd w ciemnościach? Głupi błąd. Zapomnijmy o tym. Słuszna decyzja. Sharp przestrzeliłby panu oko minutę po 6, a drugim już i tak niczego by pan nie dostrzegł. Barry, przyjacielu, nie martw się, Sharp już nie żyje. Siedemdziesiąt pięć, sir. Oddział, rozejść się. Daj mu rumu. Pół na pół. Dojdziesz do siebie, przyjacielu. To specjalność porucznika. Przedni rum. Pół na pół. Pół do gardła. A pół na plecy. To sposób na podniesioną brodę. Są lepsze. Pan Sharp? Zasłynął pan w Indiach? Bitwa pod Assaye. Też tam byłem z 78. Widziałem wasz atak. Samotny. Bohaterem tego dnia był oficer z 78. Nazywał się Lennox. Dawne dzieje. Potem przenieśli mnie w stan spoczynku. Moja żona umarła. Przyjęli mnie tylko do South Essex. Dziękuję, że przypomniał mi pan o moich dniach chwały. Niech pan wytrze buty, pójdziemy do potwora. Natnij mnie do cholery. To najnowsza maszynka z Londynu. Zrób to. Chłosta zawsze przyprawia mnie o chandrę. A pana majorze? Na widok chłosty we wnętrznościach wydzielają się duże ilości gazów. Gaz, nie znajdując ujścia, może zachować się niczym proch strzelniczy. Jako inżynier uważam, że trzeba upuścić jeszcze więcej krwi. Nie chcę eksplodować. Nacinaj. A cóż to za jeden? Porucznik Sharp. W takich łachmanach? Dajcie mu porządną kurtkę. Nie. To mundur mojego regimentu, 95. To honor go nosić, bez względu na jego stan. Ma pan wykonywać moje rozkazy. Z całym szacunkiem, generał oddał porucznika Sharpa i jego ludzi pod moją komendę. Ja tutaj dowodzę. Właśnie dlatego generał nie chciał dokładać panu dodatkowych obowiązków. South Essex, marsz na Val de la Casse, hiszpańscy sojusznicy. Tak dużo ma pan na głowie. Zresztą porucznik Sharp jest wyjątkowo biegły w kwestiach inżynieryjnych.
Człowiek od roboty. Może i przyjdzie pan walczyć. Bił się już pan? Trochę. Stary jest pan jak na porucznika. Awansowałem z prostego żołnierza. Nie jest pan dżentelmenem? Nie. Na Boga! Wszyscy moi oficerowie są dżentelmenami. I dlatego powinniśmy po dżentelmeńsku się przedstawić. Słusznie, kapitanie. Nazywam się Leroy. Miło pana poznać. Amerykanin? Nie, z Virginii. Kapitan Leroy jest amerykańskim lojalistą, który sprzeciwia się demokracji i którego ojciec walczył przeciwko Waszyngtonowi. Waszyngton wygrał. Szczęśliwie kapitan ma z czego czerpać pocieszenie na tym wygnaniu. Niewolnicy, bawełna i melasa. Wszystko przetopione na złote gwinę. Przedstawiam panu poruczników Gibbonsa i Doriego. Już się poznaliśmy. Liczę, że zna pan swoje miejsce. Wskazał mi je pan. Kto pana awansował? Sir Arthur Wellesley. On nie potrafi poznać dobrego żołnierza. A pan? Potrafię. Po czym można go poznać? Potrafi wystrzelić 3 kule w ciągu minuty. 3? Żołnierze South Essex ledwo wystrzeliwują 2. Wy jesteście szybsi? Tak jest. Macie czas do zmierzchu. Kto nie wystrzeli 3 kul w minutę, zostanie wychłostany. Może pan odejść. Wellesley pochopnie nadaje awanse. Ale zna pan to, kapitanie. Słyszałem, że w Ameryce zasługi liczą się więcej niż urodzenie czy majątek. Ten, kto to panu powiedział, jest kłamcą. W demokracji, jak w monarchii, pieniądz ma większą siłę od zasług. Wysłać ich do Irlandii, a w ciągu tygodnia bylibyśmy wolni. Dwie na minutę. Co ty tu robisz? Z rozkazu pana Barry'ego. Francuzi są tam. Czekają. Wystrzeliwują 3 kule na minutę, a wy? 2. Jutro o zmroku wszyscy będziecie martwi. Wyjmijcie kołnierze. Kula w usta. Nasypać prochu, wypluć kulę. Bez stempla. Wystarczy uderzyć kolbą o ziemię. Oszczędzamy 20 sekund. Lufa ma być w górze, żeby kula nie wypadła. Rzecz jasna, lufa i tak musi być podniesiona. Żabojady będą na koniach. Do roboty. W dwuszeregu. Jeśli ktoś będzie postępował wbrew instrukcji, zapamiętam go.
Niech duszkiem wypije pół pinty rumu. Czas, Danny. Niech załadują i wystrzelą. Załadować i wystrzelić. Teraz. Gryziesz, sypiesz, wypluwasz, uderzasz. Celujesz. Gryziesz, sypiesz, wypluwasz, uderzasz, celujesz. Spokojnie, Dobbs. Gryziesz, sypiesz. Jeszcze raz, Dobbs. Josephino, martwiłem się o ciebie. Dlaczego? Bałeś się, że Sharp mnie ukradnie? Trzy strzały i 10 sekund zapasu. 7, 6, 4 na minutę. Nie popisuj się. Tak jest. Think about those poachers bold that night in Rupert Park. Soldiering, sir. Nie masz życia nad żołnierskie życie. Dobrze się bawisz? Brałeś udział w bitwie? Nie, ale mam nadzieję, że wezmę. Widziałam Vimeiro. Popłakałam się. Hrabina się opiera? Gdybym tylko wiedział, co lubi. Spytaj służące, co ci chodzi po głowie. Ona ma na imię Jacinta. Spędziłem z nią poprzednią noc. To raczej niższa półka. Ja też nie jestem z najwyższej. Hrabina od 2 miesięcy nie płaci im poborów. Pożycz mi pieniądze, to sam zapłacę im po cichu. Nie pożyczam. Możemy zagrać w karty, albo pożycz od wuja. Już wczoraj pożyczyłem, żeby oddać ci dług. Zagrajmy o 3 gwinee. Kapitanie, niech pan pośpieszy Sharpa. Przepraszam, panie Sharp, ale Sir Henry mówi, żebyście nie guzdrali się z tyłu. Chłopaki, jeśli nie możemy guzdrać się z tyłu, poguzdrajmy się z przodu. Z ust mi pan to wyjął. Wojna jest tak naturalna dla mężczyzny, jak... Natura? Tak, naturalna jak natura. Help!
Co to ma znaczyć? To jest marszobieg. Strzelcy znają tylko dwa tempa. Szybkie i ślimacze. Po co wiozą tę kobietę? Nie wiedzą, czym to grozi. Harris, Cooper, Hagman. Nie spodłujcie. Sharp jest w opałach. Niech pan wraca. Sam jest sobie winien. South Essex maszeruje z należytą ostrożnością. Trafiliście? Ruszamy. Nie ociągać się. Robi z nas durniów. Kto chce jabłko? Zapłaćcie mu. Jak pan śmie? Hiszpanie są naszymi sojusznikami. Nie okrada się towarzyszy broni. Niech mnie pan nie poucza. Jedziemy na spotkanie z pułkownikiem. To jest sojusznik, a nie jakiś śmierdzący chłop. Generał Wellesley rozkazał płacić za jedzenie i picie. Głupiec. Francuzi rekwirują, to my też możemy. Jeśli pan chce, może pan zapłacić mu z własnej kieszeni. Ja zapłacę. To nie jest nasza sprawa. Quanto vale, señor? Think you've got the tin, Sharp? Masz dużo pieniędzy? Nada. Is this not to też jest za darmo? Zabić go! Nie! Strzelcy wyborowi celują w pana. Kto to jest? Komandante Teresa, dowódca partyzantów. Ma przydomek Igła. Niech pan nie pyta dlaczego. Buenos dias, Comandante Teresa. Let's go, Hogan. Jedźmy, Hogan, i zabierzmy stąd tych głupców. Człowiek z jabłkami to kapitan Garcia, dowódca tego regionu. Mam nadzieję, że połączymy siły. Karabiny były gestem dobrej woli. Rozumiecie? Doskonale. Małżeństwo z rozsądku. Jedźmy, Sir Henry. South Essex? Za mną.
strzelcy. Stać. Tu rozbijemy obóz. Most zniszczymy o świcie, a dziś zjemy kolację z hiszpańskimi oficerami. Tereso, dotrzymaj towarzystwa Josefinie. A wy oszczędzajcie siły na jutro. To rozkaz. He will make good his right to be a pilgrim. I would fly back home to the one that the Lord. And in a soft bosom I would build me a nest, and pillow my head upon her lily white breast. When rifles crack and cannons blaze, on foreign field I still call your name. And if I am delivered, as I hope to be, I shall sail home to England and never part from thee. Czy Brytania boi się Napoleona? Nie boi się. Chcesz się zabawić? Weź służącą, skoro nie możesz mieć pani. Jako dowódca regimentu South Essex, w obecności naszych szlachetnych sojuszników, pragnę wyrazić radość z powodu zawiązania się przymierza angielsko-hiszpańskiego. I z największą przyjemnością wznoszę toast za jego katolicką królewską mość Ferdynanda VII. Za Ferdynanda VII. Brawo. Wyjdę na powietrze. Życzę miłego wieczoru. Dziękuję. Założyłem się z Leroyem, że Sir Henry będzie przemawiać przez godzinę. Jeszcze 10 minut i wygram. Brawo! Jeszcze. Masz pecha. Dobranoc, poruczniku. Dobranoc, hrabino. Do diabła. Gramy? Spłukałem się. Nie mam szczęścia w kartach, ani w miłości. Nic nie mam. Masz hrabinę. A hrabina kłopoty. Co knujesz? Zagrajmy o 3 gwinee. Jeśli wygrasz, zapłacisz jej służącym. Na pewno okaże wdzięczność. A jeśli ty wygrasz, to ja zapłacę służącym. Chyba nie chcesz. Gramy? Rozmawiałem z tą służącą Jacintą. Miła dziewczyna, chociaż Dobarriego obdarowuje wdziękami. Wygląda na to, że hrabina cienko przędzie. I nie urodziła się hrabiną. Powiedzmy, że awansowała. Tak jak ja. Skoro Barry odwiedza służącą, to wie, że hrabina ma kłopoty.
Kto idzie? Przepraszam. Hrabino? Niech pani nie drwi ze mnie. Mogę załatwić pożyczkę od Hogana. Czy już wszyscy wiedzą? Nie są pewni. Jak zobaczą pieniądze, to będą siedzieć cicho. Skąd ta troska? Nigdy nie miała pani pieniędzy. Miałam, ale Francuzi mi je zrabowali. Czego pani chce w zamian? Chcę zobaczyć ich miny, kiedy będą pani płacić. Miny Gibbonsa i Berriego. Ci Don Juanowie wykorzystują kobiety bez pieniędzy. Dlaczego ukrywa pani swoje uczucia? Jest pani bardzo życzliwa. Hasta la mañana, señor. Hasta mañana, señor. Nie fart, przyjacielu. Posłuchaj, Barry. Nie wykręcaj się od honorowego długu. Po co ci to? Hrabina jest bardzo niegrzeczna. Robiła słodkie oczy do Sharpa, drwiła z ciebie i z Sir Henry'ego. Każe nazywać się hrabiną. Bardzo niegrzeczna. A niegrzeczne dziewczynki dostają lanie i idą do łóżka. To? Czy to? A może to? O co ta bójka? O honor South Essex. Barry zdemaskował oszustkę i kazał jej odjechać. Ona nawet nie płaci służącym. Ma opuścić obóz. Panie Barry, niech pan tego dopilnuje. Ta kobieta jest pod moją opieką. Jak pan śmie? Jestem oficerem. Mam prawo i obowiązek zaopiekować się kobietą, której grozi niebezpieczeństwo. To prawda. Tylko jeśli ją spłaci. Święte słowa. Pan Sharp musi zapłacić służącym. Panie Sharp. Podczas bójki wypadła panu sakiewka.
iros de mi vista. Kapitanie Leroy. Niewolnicy, bawełna i melasa. Jestem pańską dłużniczką. A ja Leroya. Dobranoc. Co za szczęście, że pani go ma. To on ma szczęście. Wiele ryzykowałeś. Jest bardzo piękna. Jest kobietą. Potrzebowała pomocy. Mogłabym go zabić. Wiem, jak się zachowują szaleńcy. On ją jeszcze skrzywdzi. Obronisz ją. Zaopiekuj się nią. Moja misja jest zakończona. Doprowadziłam do spotkania Garcia i Hogana. Wyjeżdżam. Jutro. Zostań ze mną. Francuska piechota. To tylko mały patrol. Będą mieli na co popatrzeć. Wróg w zasięgu wzroku. Urządzimy im widowisko. Majorze Lennox, niech pan weźmie chorągiew i przegoni żabojadów. Ale zaraz zniszczymy most, a ludzie są niedoświadczeni. Sprzeciwia się pan moim rozkazom? W życiu nie złamałem rozkazu. Panie Denny, wymarsz. Zbiórka. Prawo, zwrot. Naprzód, marsz. To idiotyczne zadanie.
Make ready! Celuj. Present! Fire! Pal. Uwaga na flankę. Kawaleria. Strzelcy. Zniszczyć most. To diabła. Szybciej do cholery. Straciłem chorągiew. Chcę orła. Cesarskiego orła. Dotkniętego przez Bonapartego. Ma mosiężną szpicę. Wbij ją głęboko, tak żebym poczuł. Orzeł. Marzenie na łożu śmierci. Pod Assaye widziałem całą armię w gotowości. Dowódca oddziału wystąpił do przodu i poprowadził atak. To był on, major Lennox, z 78. regimentu. Myślałem, że to zwykły stary człowiek. Co porucznik Sharp zrobi teraz z tym orłem? Nie słyszałem ani słowa o orle. Pan również. Tak jest. Przepraszam. Jeśli chce pan przeżyć, niech się pan do niego nie zbliża. Stracił pan chorągiew, dotkniętą przez samego króla. Niech pan posłucha mojej rady, weźmie pistolet i za namiotem palnie sobie w łeb. Brytyjska kwatera główna, Talavera. Mogę coś powiedzieć? O co chodzi? Posłuchałby pan mojej rady? Niby jakiej. Niech pan się uspokoi. Łatwo ci mówić, Harper.
Niech pan powie prawdę, że Simerson stchórzył. Myślisz, że Wellington uwierzy mnie, a nie wyższemu oficerowi? Przyszłam zaświadczyć za pana, jeśli to się panu przyda. Dziękuję. Harper, zaprowadź hrabinę do środka. Z przyjemnością. Co pan zrobi? To, co zawsze. Stanę do walki. Proszę dalej. Po dostrzeżeniu Francuzów dałem rozkaz do ataku, naturalnie. South Essex przeszedł przez most i uderzył na przeciwnika. Major Lennox wpadł w panikę, więc wycofałem się i zniszczyłem most. Napisałem do dowództwa, że South Essex wzorowo wypełnił pański ogólny rozkaz dotyczący atakowania wroga i szczegółowy rozkaz zniszczenia mostu. Czy któryś oficer się wyróżnił? Atak prowadził porucznik Gibbons. Łączą go ze mną więzy krwi. Ale nie znaczy to, że należy go pozbawić należnej mu nagrody. Przedstawiam go do awansu kapitańskiego. A porucznik Sharp? Porucznik Sharp się ociągał. Został odcięty, kiedy wysadziliśmy most. Raport majora Hogana różni się od pańskiej relacji. Major Hogan to zaledwie inżynier. Major Hogan sprawuje też wiele innych funkcji. Napisał o różnych stratach. Twierdzi, że najpierw stracił pan głowę i zamiast wysadzić most, przemaszerował pan po nim. Potem stracił pan nerwy i uciekł przed francuskim patrolem. Stracił pan 10 żołnierzy majora i 2 sierżantów. Wreszcie stracił pan honor i zniszczył most, odcinając oddział porucznika Sharpa, który ruszył z odsieczą. Najgorszy major zostawił na sam koniec. Stracił pan królewską chorągiew. Za to odpowiada major Lennox. Odpowiedział za to życiem. Pan też powinien był je sobie odebrać. Stracił pan chorągiew króla Anglii. Zhańbił nas pan. Odpowie pan za to. South Essex zbrukał swoje imię. Jeśli pozbawię go nazwy, może zatrze to hańbę. Uczynię z niego batalion pomocniczy. Kompania lekka nawiązała walkę, więc zachowam ją pod dowództwem nowego kapitana. Czy dowódcą zostanie świeżo mianowany kapitan Gibbons? Świeżo mianowany kapitan Sharp. Mam kuzyna w dowództwie oraz przyjaciół na dworze. Człowiek, który traci królewską chorągiew, traci królewską przyjaźń. Ma pan dwa wyjścia. Ukryć się w Anglii lub zostać bohaterem w Hiszpanii. Pomogę panu zostać bohaterem. Stoczyliśmy dziś potyczkę z Francuzami, a jutro stoczymy bitwę. Pan pierwszy zobaczy francuską kolumnę. To, co zrobi pan później, zależy tylko od pana. Żegnam. Słuchaj uważnie. Siedziałeś w mojej kieszeni. Teraz się zamknęła. Pozostanie zamknięta, dopóki Sharp będzie szydził z Simersonów.
Rozumiesz? Zajmę się nim. Sharp. Mogę pana awansować, lecz nie unieśmiertelnić. Mówi się o cesarskim orle, o przyrzeczeniu złożonym majorowi Lennoxowi. Niech mi pan powie, że to tylko plotki, bo na Boga wyjdzie pan stąd jako porucznik. Przysięgam, że nikt nie słyszał, bym składał jakiekolwiek przyrzeczenie dotyczące cesarskiego orła. Pułkowniku Lawford, niech pan odprowadzi kapitana Sharpa. Tak jest. Dziękuję. Hogan, niech Francuzi się dowiedzą, że głupiec, który stracił chorągiew, będzie bronił naszej flanki. Ale oni wtedy, jeśli szpiedzy Hogana, wymyślą dobrą bajeczkę. Major Lennox był wyśmienitym oficerem. Opowiadałem już, jak poprowadził atak pod Arcey. Nie. Jesteś przeklętym łgarzem. Za to mi pan płaci. Napijemy się? Nie. Muszę się zająć niedobitkami South Essex. Uważaj na Simersona. To głupiec. Tchórz, nie głupiec. Słyszałeś, co mówił Wellesley? Tak. Świetnie. Nie izoluj się. Jej tu nie ma, ale są twoi przyjaciele. Jak na oficera wywiadu, Hogan ma długi język. Prosił, żebym się tobą zajął. Spotkajmy się wieczorem w kantynie. Jesteście bliźniakami? Spędziliśmy 3 miesiące w celi w Indiach. Miał stronicę Biblii. Nauczył mnie czytać i pisać. Jak można się odwdzięczyć za coś takiego? Rozerwijmy się jakoś. Pojedynek. Co takiego? Nikt nie wygra ze mną na pistolety z 50 kroków. Muszę sprowokować Sharpa, żeby mnie wezwał. Na pojedynek. Wellesley na to nie pozwoli, więc Sharp przegra, nawet jeśli wygra. Pragniesz kobiety? Tak? Wiesz, której? O niej właśnie myślę. Złóżmy wizytę hrabinie. Dobry pomysł. A Sharp? Bawi się żołnierzykami. Zagrajmy. Ci, którzy brali udział w dużej bitwie, wystąp. Jesteśmy w Talaverze. Jutro rozegra się tu bitwa. Będziecie walczyć, może zginiecie, ale nie zobaczycie jej. Podczas bitwy jest dużo dymu. Nasze działa, ich działa. Nasz strzał, ich strzał. Nasza salwa, ich salwa. Nie widzi się bitwy. Słyszy się ją. Czarny proch wybuchający ze wszystkich stron. Czarny dym, który oślepia, dusi i wywołuje wymioty. A z dymu wyłaniają się Francuzi. Nie w szeregu,
lecz w kolumnie. Maszerują ku naszym liniom. Bębny warczą piekielnie, a nad nimi powiewa złoty orzeł. Maszerują powoli i dojście do was zajmuje im dużo czasu, ale nie widzicie ich w kłębach dymu. Słyszycie bębny. Kiedy żołnierze się pokazują, wystrzeliwujecie z salwy. Pierwsza linia pada, ale druga idzie dalej. Wśród dźwięku bębnów. Kolumna rozbija was jak młotek szybę. I Napoleon wygrywa kolejną bitwę. Lecz jeśli nie uciekniecie, jeśli wyczekacie do chwili, kiedy poczujecie czosnek i zaczniecie oddawać strzał za strzałem, po trzy na minutę, wtedy zwolnią, zatrzymają się i wreszcie uciekną. Musicie tylko stać i wystrzeliwać po trzy kule na minutę. Wiem, że potraficie strzelać w tym tempie. Ale czy ustoicie? Przepraszam. Złe wieści. Barry i Gibbons tu byli ze Spitzrutą. Wyskoczyli, kiedy nas usłyszeli. Hrabina żyje. Potraktowali mnie jak zwierzę, ale nie dostali tego, czego chcieli. Zatrzymajmy go. Jego nie da się zatrzymać. Można odejść albo stanąć za nim, ale nie wolno wchodzić mu w drogę. Zdrowie pułkownika Williama Lawforda, jednego z przyszłych dowódców naszego regimentu. Obmierzły Irlandczyk. Lawford nie jest Irlandczykiem. Co z szarpem? Wszystko zgodnie z planem. Sprawiło mi to prawdziwą przyjemność. Świetnie. Drinka? Dziękuję. Nie pojedynkuję się o dziwki. A ja tak. I już po awansie. Wydałem wyraźny rozkaz. Pojedynki są surowo zabronione. Nie zrobię wyjątku dla Sharpa. Jeśli będzie się pojedynkował, zdegraduję go. Nie ma o czym dyskutować. Tak jest. Czy Francuzi się zbliżają? Tak. Wyślij niewielki patrol. 8 ludzi. 2 oficerów. Już to zrobiłem godzinę temu. Kapitan Sharp i porucznik Barry. Słuszna decyzja.
Jesteśmy daleko od domu. Uciekłeś, żeby pochwalić się raną bohatera? Nie będę czekać do świtu. Zabiję cię tej nocy. Ale nie ma pośpiechu. Najpierw chcę usłyszeć twoje błaganie o litość. Kopnę cię jeszcze raz. I jeszcze. Możesz błagać. Będzie trochę bolało. To też. Panie Boże, żałuję, że mam obraził Ciebie i postanawiam jak najmocniej za pomocą łaski Twej życie swe odmienić. Amen. On już tego nie zrobi. Czego? Nie odmieni życia. Nie zdąży. Słusznie. Nie będzie tego potrzebować. Zwrócę dług Leroyowi. Co z nim zrobić? Zostaw go przy trupach Francuzów. Jutro dołączy do martwych bohaterów. Chyba już po nim. Był martwy już za życia. Brandy. Is 14 shillings on the drum for those who volunteer to come to list and fight the French today over the hills and far away. O'er the hills and o'er the mains, through flowers, Portugal and Spain, King George commands and we obey. Co pan tu robi? Powinien pan być na górze, wśród swoich. Oni nie są moi. Chłopaki chcą łapić pański awans. Nie mam nastroju. Jutro jest bitwa. Możemy zginąć. Niech pan nie myśli o niej chociaż przez jedną noc. Kto żonę poślubił, a jeszcze jej nie sprowadził do siebie, niech wraca do domu, bo mógłby zginąć na wojnie, a kto inny by ją sprowadził do siebie. Księga powtórzonego prawa. Jakaś kobieta szuka kapitana Sharpa. Każdy robi to, co lubi. Czy to prawda? Jutro spróbujesz zdobyć orła? Lennox zginął przy moście. Straciliśmy chorągiew. Sądziłam, że jesteś mądrzejszy. A ja, że lepiej mnie znasz. Warto umierać dla orła? Jestem żołnierzem. Przejęłabyś się, gdybym zginął?
Tak. Postaram się nie zginąć. Boże, jeźdźcy, piechota, artyleria, Francuzi mają trzykrotną przewagę. Czy generał wie o czym ja nie wiem? Wie trzy rzeczy. Że po prawej Francuzi nie zaatakują fortu, że po lewej Simerson ucieknie i wie, że w środku Hill się utrzyma. Ja też nic nie rozumiem. To dlatego on jest generałem, a nie my. Co pan planuje? Po prostu chcę spuścić na nie Francuzom. Robi się gorąco. Gdyby pan kazał strzelać, było gorzej. Stary łgarz. Opłakujesz biednego Barry'ego? Zginął jak bohater. Nie ma lepszej śmierci. Co to? Boże! South Essex, odwrót! South Essex, stać! Spokojnie! Umiecie wystrzeliwać po trzy kule na minutę. Teraz się przekonamy, czy ustoicie. Trzy kule na minutę, kapitanie. Strzelcy do mnie. A wy dokąd? Danny, wracaj. Pora trochę postrzelać. Pierwszy szereg ognia. Raz. Sześć ich zatrzyma. Drugi szereg ognia. Dwa. Pierwszy szereg ognia. Drugi ognia. Doskonale. Pierwszy ognia. Ładować. Spokojnie. Za mną. Uciekają.
Nie chcesz szlak. Mówiłem, żebyś się do niego nie zbliżał. Dobbs? Chcesz wstąpić do strzelców? Pewnie. To dobre życie, jeśli się przeżyje. Brawo. South Essex i 48 dali im popalić. London będzie mówić o Talaverze. Zrobił to? Tak jest. Szkoda, że Lennox tego nie widział. Był wyśmienitym oficerem. Czy Wellesley... Tak, zwyciężył. I otrzymał tytuł księcia. Księcia Wellington. Przyszłam się pożegnać. Co pani zrobi? Dokąd się uda? Kapitan Leroy był bardzo uprzejmy. Dziś wyruszam do Lizbony. Vaya con Dios, Josefina. Dlaczego? Chciałem zasłużyć na stopień kapitana. Potrzebowałem tego orła. Denny nie żyje. I tylu innych. Tyle krwi. Dla orła? Niewolnicy, bawełna i melasa. Niewolnicy krwawią. Tyle czarnej krwi, żeby nabić kabzę? Pomyślałem, że... Że może miał pan inny powód. Nie ogolić pana? Wody. Zaraz poprosi pan o brandy. Brandy. Jak się pan napije, wyprawimy panu irlandzki pogrzeb. Shock? Major Hogan. Dziś pułkownik Longford przejmuje cyrk Simersona. Zostaje dowódcą South Essex. A Simerson? Przymknęli oko i oczyścili go z zarzutów. Dobrze się czujesz? Coraz lepiej. A co?
Twój umysł podejmuje zobowiązania, których ciało nie powinno wypełniać. Co to znaczy? Jesteś ambitny, co może cię wzmacniać. Jednocześnie masz romantyczną duszę, która może cię osłabiać. Ambicja i romantyzm to zabójcza mieszanka i trzeba je od siebie oddzielić. Kwestionuje pan moją lojalność? A może dostrzega pan we mnie coś, co sam dawno utracił? Piłem z tego pucharu i dobrze pamiętam trujące działanie tej mikstury. Nie otruję się. Oby, Sharp. Oby. Przeżyłeś? Ledwo. Zdobyłeś to, co chciałeś? Tak. A ty? Czego ty chcesz? Ja? Żeby życie znów było proste. Proste? Czyli jakie? Takie jak wtedy, kiedy byłam sama. Chcesz być sama? Nie. Ja też nie chcę. Na ramię, broń. Salwą. Ognia. Naprzód. Marsz. Those who volunteer to come to list and fight the foe today over the hills and far away, o'er the hills and o'er the main, through Flanders, Portugal, and Spain. King George commands and we obey over the hills and far away. Wystąpili. Na zlecenie kanałów Filmbox, Filmworld. Tekst Róża Dorn. Czytał Janusz Kozioł.